Caritatis prowadzi nas do średniowiecznej muzyki sakralnej. Pierwsza część naszego koncertu, Sacrum, potem będzie Profan. Dawno temu w Toledo Don Alfonso został koronowany na króla Kastylii León, pan z Algarve i Compostela. Król ten, mecenas sztuki, nauki, poeta, tłumacz i muzyk, który założył Szkoła Tłumaczy z grupą uczonych pochodzących z trzech kultur: chrześcijańskiej, żydowskiej i arabskiej. Razem tłumaczyli dzieła astronomii, prawa, historii, filozofii z arabskiego i hebrajskiego na łacinę oraz na język kastylijski. Król szukał tej kultury w bibliotekach, szczególnie w klasztorach cystersów. W tym czasie Mechowo zostaje pod panowaniem Sakrum Cystersów z Oliwy. Arcydzieło muzyczne król Alfonso X El Sabio to jego Cantigas de Santa Maria, ponad 400 pieśni o Marii, napisane w języku galicyjskim, to jest mój język, bo ja pochodzę z Galicji na północ Hiszpan. Tematyka z Biblii, cudem Matki Boskiej, pieśni o miłości i ode do Maria. W rękopisach Cantigie znajdziemy instrumenty z epoki, między innymi fanfona, lira korbowa, po polsku, jak mieliśmy okazję słuchać w pierwszym utworze. Będzie to też wykorzystane na drugą kantigi, która zagramy, tylko że inny model Lili Korbowa. Zagramy teraz trzy utwory. Koronacja Królewska prowadzi nam do Toledo, gdzie król Alfonso został koronowany na króla Kastylii, i dwie kantigi de Santa Maria. Buena Omadzie i Cantiga numer 1 i Cantiga numer 1 de Sojemanske Troca. Koronacja. Thank you.
zjednoczył Europę w dźwiękach kastylijskich.